Witam serdecznie, Okoloko z tej strony. Mam dla Was grę ze starcia wieków siódmej edycji. Organizator Phil Ferdinand poprosił mnie o udostępnienie VOD z komentarzem na żywo. Gra jest komentowana przez samego Phila. Towarzyszy mu Kiesiew. Nie będę przedłużał. Zapraszam do gry. Miłego oglądania. Teraz ciekawe, czy to jest Bobo 30 plus od wieku, czy od... Właśnie, od czego może być te 30 plus? Tak, mamy Cliffside po prawej stronie mapy na żółto Abbasidzi Komandore Bombardiero, czyli Daniela. Po lewej stronie Ruś Bobo 30 plus na czerwono. No i co, mamy tutaj sobie taki spokojny, standardowy opening raczej. Tutaj walka już o pierwsze jelenie. Ojejku, tak Bobo to odpuszcza? Bobo odpuścił. Nie wiem, czy tam zgarnął chociaż jednego jelenia z tego? Nie, nie, bo jest 100 golda. Okej, czyli nic nie zgarnął. Tutaj co prawda, no i też nie pojechał tak najkorzystniej. Wiadomo, ukochane RNG Lidora. No, saboterzyści nie chcieli się zamienić w pracy, cholera. Oj nie, no ten scout rosyjski to taki unlucky, ale tak... Bardzo unlucky. No tutaj będzie trzech scoutów, a dwa dirpaki już zostały zgarnięte. O, ja właśnie dlatego nigdy trzech nie robię, jak oj, mówię. trzeci dirpak będzie zgarnięty. Tylko jeden uda się zestrzelić, Bobo. O. Także liczymy na wilki, no ale właśnie dlatego ja nigdy nie robię trzech scoutów. Dla mnie to jest takie trochę marnotrawstwo, mam wrażenie, bo ten trzeci scout praktycznie nigdy, no tyle co teraz akurat zgarnie 500 fuda, a może 1000 fuda zgarnie, ale no właśnie, to nie po to chcemy robić tych scoutów, a... O, tutaj bardzo unlucky, ale wilków też jeszcze jest trochę na mapie. No. Tutaj przy jednym secret side'zie trzy wilki, przy drugim secret side'zie też jeden wilk już zabity. Też jest drugi, także no tych wilczków jest jeszcze trochę. Pamiętajmy, że też można zawsze zabić dzika. A dla 75. No i co, no? To jest taki normalny rozwój, no najciekawsze co aktualnie może się dziać przez te jeszcze następną minutę, dwie, no to zobaczymy wybór technologiczny ze strony Commandero Bombardero. Tak, właśnie A dla czekam, mnie... aż będzie czas na kliknięcie, już bacznie przyglądamy się temu, jakie skrzydełko zostanie wybrane. Nie wiem, czy 8-4 troszeczkę nie sygnalizuje jakiegoś takiego właśnie Economic Winga zwykle, ale no zobaczymy. Tak, po stronie Bobo 30 Kremlin, Military Wing jednak. Military Wing. Kurde, no nie wiem, czy nie było lepszego miejsca na tego Kremlina. Nawet nie wiem, czy, no po prostu w sumie, a nie no. O, tam w ogóle jeszcze jeden jelonek niezabity został. O. Wydaje mi się, że ten Kremlin mógł stać nawet dalej, po drugiej stronie złota, to by przy okazji zabezpieczył właśnie jelonki. Tak. W sensie on to zrobił chyba też tak, żeby Lambermilla móc postawić i żeby on jeszcze ten duży... A, żeby był pod... tak, tak, tak. Ale nie wiem, czy ja już bym nie wolał po prostu jakiegoś takiego cywniejszego tego Kremlina, na przykład obok złota, obok tego reliktu tam na środku mniej więcej. Oj, aż więc... tak bardzo. No, ja nie wiem, czy tu bym nie postawił, bo tu zobacz, sekurujesz dwa kamienie, złoto, dwa woodliny. Nawet masz Dira dosyć blisko. Czekaj, czy ja patrzę na ten sam... A, mówisz o Secret Side, nie o relikcie. Czy... Nie, no, o relikcie. Na Aha. Dole, a na dole, pod tecakiem Bobo, jak sobie scrollniesz na dół trochę. Okej, okay, dobra, w tym miejscu. Mhm. Dobra, tutaj. No, tutaj właśnie bym chyba dał tego Kremlina. No, to jest taki daleki Kremlin, nie? Jednak trochę czasu tak by... Podobnie do tego, no nie no, może nie no.
Ale niedużo dalej jest od tego Kremlina, co jest tam, tylko z drugiej strony po prostu. No ale co, dobra, Military Wing, zaraz zobaczymy, co tutaj będą robić te włóczniki, bo dostaje się ich oczywiście po dwa za darmo, jeśli się ma supplya, którego na chwilę obecną nie ma. No i co, jest drugi tecek na pewno planowany ze strony tutaj abasydowej. Właśnie, a co tutaj planuje i Bobo? Bobo ma 5 villagerów na złocie, więc nie wiem, czy to nie będzie fast castle, bo tylko to by mi pasowało. W ogóle ciekawa Będzie sytuacja. stajnia. W ogóle ciekawa sytuacja jest, że nic się nie stało w gierce, a Bobo ma tak 1,5 villagera przewagi. Taki lekki przestój tutaj z Wiesz co, bombardero. to przez skauta. Bo Bombardiero robił skauta z TC. Aha, też fakt, no. No tak. Więc to był powód. No i widzimy. Dlatego ja nigdy tego skauta nie robię, ale no opłaciło się. Będzie drugie TC robione przez właśnie Bombardiero w takim miejscu. Przy złocie, więc zabezpieczamy sobie złoto. Nie wiem, czy nie było lepiej zabezpieczyć tego drugiego złota koło jagódek. Nie wiem, ja ci powiem, ja często się łapię na tym, że lepiej tego drugiego TC-ka tak defensywnie postawić niż sekurujący coś ten, bo bardzo często zauważyłem sytuację, w której jak robisz właśnie takie zasekurowanie, to potem nagle ktoś ci robi jakiegoś randomowego rampusza i ty nie masz jak tego wybronić. A tego TC-ka, no praktycznie nie masz jak stracić, no. Też prawda. Rację. Ja jeszcze No, jestem ja nie lepiej straciłem. przyzwyczajony do tego, że te cleki kiedyś były troszkę wytrzymalsze. No i miały więcej miejsca w garnizonie, więc zdecydowanie lepiej O. osłaniały. O, tutaj rejdzik. Bombardiero nie zauważył. Już będzie. Oj, długo nie zauważa. Będzie dwóch villagerów w plecy, czyli trzech, biorąc pod uwagę ten początkowy problem ze scoutem. Tak, dostawiane są baraki. Nie wiem, no może mogą być. Chociaż nie wiem, czy nawet bym nie widział bardziej Archer Ranger i po prostu do robienia sobie Camel Archerów. Tylko też po drugiej stronie zobacz, że jest Archery Range już zrobiony przez Bobo. No i łucznicy już są wysyłani do przeciwnika. No i drugi barak to już nie, to już nie, to już za dużo jest. Kurat, jeden barak by wystarczał. Właśnie najlepiej, najczęściej robić albo barak Horseman, albo właśnie coś Camel Riderzy, zauważyłem. Bo Camel Riderzy nawet są ok, póki nie ma jakiejś masy krytycznej, ale kolejna szarża tutaj ze strony Bobo tracącego kolejnego wieśniaka już. No i mamy tego bezpiecznego TC-ka, co okazuje się jednak no, nie najbardziej bezpiecznym, skoro pod jego tutaj protektatem traci te wieśniaki. No tak, no on tutaj jest blisko woodline'u, więc on tak nie ma też tego pola widzenia super dobrego. Teraz tego nie widzimy, bo akurat stoją jednostki, no ale bardzo blisko może podejść rycerzami Bobo. No i wtedy ta szarża już praktycznie, mając dwóch, no to zabijamy jednego villagera. No i pomimo dwóch teceków w chwili. To wciąż Bobo z przewagą tak pół villagera w tym momencie. No i tutaj Bobo jednak będzie puszował, na to wychodzi. Cały czas jest produkcja rycerzy i łuczników. Tak, no tutaj nie ma właśnie jeszcze ulepszeń Abasy, ta tutaj już ma chociaż ten pancerz do łuczników,
Tutaj może zaraz potrafić dwóch łuczników, ładnie tutaj zauważone ze strony tutaj komandero, chociaż kurde też miał okej reakcji ze strony Bobo. No i teraz, żeby ci łucznicy za daleko nie poszli, bo niby miała być strata, a tu zaraz właśnie. Ty, no i co, wieśniakowe? Jeszcze jakoś nie mamy jakiegoś prowadzenia, nawet wręcz jest na razie remis wieśniakowy. Więc no na razie te dwa TC nie spłaciły się. No jesteśmy teraz popka przez chwileczkę. Tak, już się zaczynają spłacać rzeceki. Jesteśmy dwóch villagerów do przodu, no jednego. No ale to tak wiesz, z każdym co każdy 20 sekund będziemy jednego villagera dalej. No i tarany po stronie Bobo. Czyli widzisz, czyli jednak ten tetlek będzie puszowany. Mimo, że jest z tyłu. Co prawda tutaj tak dobrze, niedobrze postawiony Blacksmith, bo no na pewno będzie przeszkadzał zdecydowanie tym taranom. No nie wiem, czy tu się nie śpieszy z tym jednym taranem Bobo, bo dość łatwo go może stracić. No i zobaczymy. No oj, ale tak... tutaj zdecydowanie tylko i wyłącznie pod teczekiem powinien walczyć komandory. To jednak jest 7 dodatkowych strzał. No i też zaraz ulepszonych. Powinien poczekać, o właśnie teraz dopiero powinien w ogóle walczyć plus 1 do ataku. W ogóle czy on, dobra, ulepszył swoje jednostki KP, to też jest bardzo ważne ulepszenie. Tak, no tutaj takim... Wow. Ojojoj, tutaj jakiś zdecydowanie misclick albo po prostu same zagrowały się te knighty. No i ten push traci na tempie. Taran jeden na pewno będzie już stracony. Tutaj tak naprawdę villagerowie mogą zacząć go palić. Trochę też komandore się za długo został, ale no tu na pewno on będzie nadrabiał, jeśli chodzi o liczbę łuczników. Mamy tak naprawdę 4 budynki produkcyjne do 2. No i też komandore produkuje tańszych i szybszych spearmenów w porównaniu do rycerzy. Dopiero teraz drugi archery range wybudowany po stronie Bobo. Tutaj kolejny villager na dole stracony. Próba zabezpieczenia berysów. No tutaj trzyma się tego all-ina cały czas Bobo. No właśnie. Podoba mi się to za bardzo. Zaraz jedne jelonki tutaj traci. Zaraz no drugie będzie musiał iść. Bo może wywierać presję, ale... Znaczy wiesz, aktualnie całą mapę ma dla siebie Bobo. To jest na pewno plus. Tylko, że moim zdaniem już jesteśmy w momencie, kiedy jeśli komandore by chciał, to po prostu sprzątnąłby armię Bobo. Tak, no ale właśnie, ty, bo tutaj no tu teraz to... mamy 3 tarany, więc to jest zdecydowanie więcej. Owca 72, dziękuję za followka. Przepraszam bardzo, Kiesiew. No tutaj rycerzy już nie ma. Tracimy co prawda tego TC-ka. On raczej nie będzie uratowany. Nie zdążymy go tutaj. Bo nie, bo te wieśniaki nie poszły do nas, tylko poszły do niego. Oje. No i dobra, czy TC-ek za tę armię był tego warty? No chyba był, no. Wiesz, jeśli to by była jeszcze różnica tak 10-15 workerów, to bym powiedział, że nie było to warte swego, ale że jest tylko 3 wieśniaków przewagi, to myślę, że opłacało się tutaj dla Bobo. No ale wiadomo, takich rzeczy no nie da się wykalkulować, tak? Czy ile on ma wieśniaków więcej, ile mniej, no. Tak, no tutaj, tutaj też na pewno ten tecek. No dało się go uratować, nie? Tutaj był taki trochę mismanagement ze strony komandore. Armii ma niby 2 razy więcej praktycznie, ale nie zapominajmy, że też są łucznicy w łucznicy, a jednak po stronie tutaj Bobo są też rycerze, które są po prostu bardziej value-wise jednostką. Tak, co prawda, no patrz, możesz zobaczyć sobie w lewym dolnym rogu army value, nie? Jest zdecydowanie po stronie Bobo.
Tak. To army value to tak. No i tutaj Nie widzę, robi tak. że Bobo nie będzie się wycofywał. Dobudowuje kolejne dwa archery range i kolejne stajnie, więc tutaj będzie tylko więcej, więcej, więcej ataku. Tutaj bardzo out of position złapany komandore Bombardiero. Atakuje tymi pikami. No i w tym momencie to jest taka trochę gra. Jeśli komandore straci wszystkie piki, to tak naprawdę stracił całą armię, bo No tak. rycerze z łucznikami sobie poradzą bez problemu. No, w drugą stronę to też działa, tak? W momencie, kiedy Bobo straci wszystkich łuczników, no to to on traci całą armię. No, ale tych łuczników ma zdecydowanie więcej i tu wydawało mi się, że jednak będzie dawał radę produkować więcej komandore, ale zwolnił z produkcją, no a teraz po stronie Bobo to już są cztery archery range. No, tutaj nie wiem, czemu aż tak przystopował. Dobrze, że zakolejkował ten upgrade do pancerza, no ale właśnie, będzie chyba musiał walczyć bez niego. Oj, czy zdąży wieśniaków? O nie, no tak Oj, wieśniaków tutaj nie tracić. zauważyliśmy. Oj, oj, oj. Dobra, no jednego wieśniaka tylko tracił, to też nie jest dużo tutaj. Tecak, powiedzmy, że za darmo, chociaż no wiadomo, że nie aż tak za darmo tutaj oszoliwuje tutaj tych łuczników, bo jednak 5 taranów go ramuje. Tak, ale tutaj brak produkcji w ogóle po stronie komandora. Miał przewagę liczebną, jeśli chodzi o armię, no i został już przemakrowany, traci głównego TC-ka, no i obawiam się, że to może być GG w tym momencie. I właśnie Nie. tak się dzieje. A co ciekawe, co bardzo ciekawe. No, świetna rozgrywka. Tutaj Bobo bardzo agresywnie, ciekawie zagrane. Przechodzi do kolejnej rundy. W czwartej rundzie zmierzy się z Love Pierogi o wejście do półfinału. No i jeszcze czekamy w głównym brakiecie na starcie pomiędzy Matizem a Techiem. Chciałbym Was też zaprosić na polskiego Discorda Age of Empires 4, Polska. Wszystkie linki będą w opisie. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Okoloko.